Antoni Kącki to fascynująca postać XIX-wiecznego życia muzycznego, zarówno znakomity kompozytor, jak i pianista. Mając 4 lata, już wystąpił w Krakowie ze swoim bratem, a pochodził z muzycznej rodziny. Młody Antoni Kącki szybko wyjechał najpierw do Wiednia, gdzie nazwano go Małym Mozartem, a potem pojechał do Paryża, gdzie również odnosił sukcesy koncertowe. Przyjaźnił się z Fryderykiem Chopinem. Często razem spotykali się w hotelu Lambert u Czartoryskich, ówczesnym centrum emigracyjnym polskim. Później z kolei pojechał na 13 lat do Rosji, do Petersburga, gdzie założył Towarzystwo Miłośników Muzyki Klasycznej, prowadził działalność koncertową i pedagogiczną. Będąc na wschodzie, przepisał na współczesną notację muzyczną cały dorobek muzyczny Azerbejdżanu. Do dzisiaj w Azerbejdżanie pamiętają Antoniego Kąckiego i jego zasługi dla propagowania muzyki azerbejdżańskiej. Około roku 1883 na zamówienie władcy Persji z dynastii Kadżarów skomponował hymn Persji, Persian March, który był później przez wiele lat oficjalnym hymnem państwowym. Antoni Kącki pojechał do Stanów Zjednoczonych, mając już 64 lata, gdzie osiadł w Michigan, prowadząc również działalność pedagogiczną i koncertową, a także kompozytorską. Stworzył blisko 400 kompozycji, wiele z nich było wirtuozowskich, a równocześnie w swoich koncertach także propagował twórczość polską, grał Chopina, grał Elsnera, grał innych kompozytorów. Warto pamiętać, że finansował działalność niepodległościową w Polsce, a także działalność ruchów emigracyjnych. Mając już prawie 80 lat, wyjechał w tournée po Azji, Indie, Australia, Chiny. Był prawdziwym ambasadorem kultury polskiej i znakomitym twórcą, którego utwory powinniśmy pamiętać jak najchętniej i jak najczęściej słuchać.